Witajcie w kolejnym odcinku Harold TV. Dziś zapraszamy Was na zupełnie wyjątkowy odcinek i spotkanie z wyjątkowym człowiekiem. Człowiekiem, od którego młodzi muzycy mogliby się uczyć i czerpać garściami. Zbigniew Wodecki będzie dzisiaj naszym gościem. Człowiek, który zjadł sceny w całej Polsce, wciąż jeździ, wciąż gra i wciąż śpiewa. Multiinstrumentalista, człowiek grający zarówno na trąbce, jak i na skrzypcach. Dziś opowie nam nie tylko o muzyce, ale o szczegółach ze swojego ciekawego, jak się okazuje, całkiem rock'n'rollowego życia. Zapraszamy zatem serdecznie. Zbigniew Wodecki wystąpił 14 kwietnia w Chorzowie, w Chorzowskim Centrum Kultury. Nie mogło nas tam zabraknąć, dlatego pobieżyliśmy z mikrofonem w to miejsce. Efektem jest ciekawa rozmowa z artystą, na którą zapraszamy. Witam, Chorzowie, dzień dobry. Panie Zbigniewie, boi się pan, czy miał pan do czynienia z piractwem i czy ono w ogóle w jakikolwiek sposób, mówię o piractwie muzycznym, tak. Czy on w jakikolwiek sposób ten stan pana dotknął, spowodował, że czuł się pan niekomfortowo, czy to jest dla pana problem? Nie, to nie jest dla mnie problem. To jest tym, że ja może jestem w innej sytuacji niż koledzy, inni kompozytorzy, ponieważ ja gram więcej koncertów niż komponuję. Ja oczywiście dużo kompozycji zrobiłem, ale ja głównie gram koncerty, a nie żyję z nagrywania płyt, w ogóle z nagrań. Bardzo rzadko nagrywam i może dlatego mnie to tak nie wstrząsa mną to piractwo jak innych. Ja myślę, że im więcej ludzi się rzuca na te produkty, to chyba tym lepiej dla tych, którzy produkują. No bo to świadczy o jakiejś popularności, a przecież na tym to polega ten zawód, żeby to było popularne, co się robi, żeby ludzie mieli ochotę tego słuchać. A to czy byś za to jak coś tam skapnie do ZAX-u, czy coś, to akurat ja żyję z czego innego, więc może nie jestem tu autorytetem, żeby się na ten temat wypowiadać. W ilu językach słyszał pan Pszczółkę Maję? Binę Maja słyszałem, chyba po niemiecku, w jakimś innym też słyszałem, po czesku też chyba, nie wiem czy tam była, bo... Tak, ale że tak powiem, kamień z serca mi spadł, jak zobaczyłem gdzieś tam na jakiejś niemieckiej stacji, jak ktoś przyciskał Karela Gotta, żeby zaśpiewał Pszczółkę Maję w jakiejś dyskotece. Pomyślałem, że nie tylko ja jestem od dociskania na temat Pszczółki Maję. No bo to był gość, który to pierwszy śpiewał, prawda? A czy chętnie pan ten utwór naciskany przez publiczność, bo przypuszczam, że na każdym koncercie, albo przynajmniej na większości, tak się zdarza, czy chętnie pan śpiewa ten utwór, czy jeśli pan może, to zawsze jakoś tam po angielsku się pan wycofuje z tej piosenki? Znaczy był okres, kiedy już nie śpiewałem, ale żądania ze strony publiczności były ewidentne. No, w związku z czym poszedłem na taką ugodę i śpiewam fragment przynajmniej, opowiadając swój życiorys, tak zwany artystyczny, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, więc ona się tam gdzieś mieści, bo wcześniej czy później zawsze ktoś krzyknie. Także bardzo rzadko się zdarza, żebym nie musiał jej śpiewać, ale jaką to ma siłę ta piosenka, to ja pamiętam, jak schodziłem kiedyś na jakimś dużym koncercie ze sceny i na dole stał przy schodów, schodzę tam parę tysięcy ludzi, bo to było jakieś lato z radiem czy coś, i stoi taki 7-letni chłopaczek, czy 5-letni z takim jednym mleczakiem jeszcze, to mówi, a czemu pan śpiewa, jest gdzieś, nie wiadomo gdzie? Mówię, jak mam śpiewać? Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Opieprzył mnie taki mały, że źle śpiewam. Więc to jednak trzeba, to nie byle co, ta pszczoła. Ale to znaczy, że młody człowiek słuchał, co pan śpiewa, słyszał. No ale słucha, ale jak? No musi to jakiś przyszły juror się urodził. Będzie siedział na pewno w tych tam... W talent showach, tak. A gdyby przyszło panu debiutować teraz na rynku muzycznym, to czy odważyłby się pan próbować rozpoczynać karierę jako wokalista, muzyk w Polsce? Ciężko by było. Właśnie zastanawiam się, czy kiedyś było łatwiej, czy teraz jest łatwiej. Teraz jest więcej. W związku z czym chyba mi się wydaje, jest trudniej, dlatego że za dużo jest tych wszystkich stacji, prawda, telewizji, które robią tego rodzaju formaty, bo to się format nazywa, te wszystkie programy, talent show, jak tak. A kiedyś był tylko jedynka, dwójka. No, jak ktoś wystąpił w dwójce, to wszyscy go siłą rzeczy musieli oglądać, bo nie było jeszcze 15 innych obok.
programu. Więc pod tym względem było łatwiej. Ale te czasy udowodniły nam, jakby zmieniły, przewartościowały pewne rzeczy. Technologia poszła tak strasznie daleko, takie zrobiła postępy, że to po prostu rzuca na kolana to, co się stało z tą techniką nagrywania, aranżowania, układania, przesyłania. Można w Tokio nagrać gitary, w Sochaczewie bębny, a w Półtusku wokal. No i to wszystko złożyć brzmi tak. No to się stało takie, jedyne co jest takie może na nie, to jest ta komercja w związku z tym, która się zrobiła w tym show biznesie. Także już teraz nie ma czasu na słuchanie tak zwanych wartości artystycznych, bo się reklamy nie zmieszczą i to trzeba musi być krótko, na cztery, efektownie. Jak się słucha tych reklam, to można oszalić, bo to jest jeden wielki jazgot. A ja jestem z epoki, gdzie była muzyka, a nie jazgot. No tak, i to, że oni podkreślają, że te reklamy, to wszystko jest tak, no wiadomo, reklama to musi epatować. I to jest nie do wytrzymania, bo ja rozumiem jeden, ale gdzie się nie, co pan nie puści, to wszędzie jest ten sam jazgot, tylko się końcówka nie zmienia do lekarza lub zabrania życia lub zdrowia. Które jest we mnie. Dziękuję. W 2007 roku mówił pan, że nie korzysta z maili, nie korzysta z internetu, nie jest panu po drodze z tym wynalazkiem. Czy ten stan utrzymał się do dzisiaj? Dokładnie. To mam w garderobie, jestem z moimi kolegami muzykami, którzy siedzą w tym bez przerwy, a ja jakoś sobie bez tego radzę. I dziwię im się, że oni mają tyle czasu, żeby jeszcze, nie wiem, czy mają czas, bo czas grzebią, jak tam pan wejdzie, to oni nawet z sobą rozmawiają przez tego Skype'a, czy co tam, maile sobie wysyłają, jak są obok. No taki czas się zrobił, to gadżety są, to gadżety. Nie, ale mnie to w ogóle, ja nie mam na to czasu. Za co wyrzucili pana z liceum muzycznego? A za całokształt, no. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl? Nie, ja byłem bardzo... Nie ma co rozwijać, ja byłem świr, to po prostu byłem, wszystko miałem w głowie, tylko nie naukę. Zresztą do tej pory ciężko mi się skupić na czymkolwiek. Za to wszystko poszło w ćwiczenie, w tercje, w gamy, w oktawy palcowane, w decymy, w seksty. Ćwiczenie na instrumencie to mnie jakoś uporządkowało bo ja byłem strasznie rozszczepany człowiek. W dalszym ciągu taki jestem gdzieś tam, tak naprawdę. No. Ale instrument spowodował to, że musiałem nad czymś ciężko pracować i rzeczywiście, jak sobie pomyślę, w stosunku do innych zawodów, powiedzmy, że to, że ja nie mam nigdy wakacji, bo zawsze trzeba być w formie, zawsze trzeba ćwiczyć. Ten repertuar jest tak trudny na skrzypce, że żeby go udźwignąć, to trzeba codziennie ćwiczyć. To nie ma tak, że człowiek coś nauczy i już ma. Nie, no to tak jest. Także samo śpiewanie to jest żaden problem. Ale oprócz tego, że powiedzmy jest pan artystą rozrywkowym, popularnym rozrywkowym, nie wiem jak to nazwać jeszcze, żeby nie urazić, to pracuje pan ze składami orkiestrowymi, z symfonikami. I teraz moje pytanie jest takie, czy to jest muzyka, no bo ona wymaga jednak troszeczkę więcej pracy, wymaga troszeczkę więcej wiedzy, też wykształcenia odrobinę, a przynajmniej wrażliwości takiej muzycznej. I teraz jest pytanie, czy jest dla kogo grać, czy jest dla kogo występować, czy jest publiczność w Polsce, jak w Niemczech na przykład, wykształcona tą wrażliwością taką właśnie klasyczną. Czy w Polsce jest odbiorca na taką muzykę? Jest, są pełne filharmonie, jak się okazuje. Nie wszędzie, ale w tych dużych miastach te filharmonie są wypełnione i te teatry operowe są wypełnione. I to jest zupełnie coś innego. Oczywiście no, muzyka klasyczna to jest podstawa, co wcale nie znaczy, że muzyka rozrywkowa jest czymś łatwiejszym, czy też czego by się należało wstydzić. Wręcz przeciwnie, proszę zważyć,
że facet, który wygra chopinowski konkurs, nie jest w stanie zagrać bosanowy, bo nie umie. Natomiast gość, który gra świetnie bosanowy, może wygrać konkurs chopinowski również. Więc to jest dodatkowa jakby umiejętność dana od Boga, że ktoś umie improwizować, że gra muzykę rozrywkową. To jest dodatkowa umiejętność i to nie jest nic gorszego, to jest zupełnie coś innego. Jak ktoś ma tak zwany talent, że może improwizatorski, to może sobie grać godzinami i to mu sprawia radość. Fenomen jazzu, się gra to, co się chce, ale też żeby to grać, co się chce, to trzeba umieć, żeby to było na poziomie, prawda? Są jak wszystko. A muzyka filmowa? To bardzo piękna rzecz, bardzo fajna rzecz. Mamy fajnych kompozytorów. Bardzo, jak ktoś jest uwrażliwiony na obrazek, ma wyobraźnię. A gdyby się do Pana ktoś zwrócił o stworzenie obrazu dźwiękowego do obrazu filmowego? To nie ma problemu, nie ma żadnego problemu. Ja lubię takie rzeczy robić, tylko że jestem w innej szufladzie i już wystarczy, że wszedłem w szufladę aktorów, bo w trzech sztukach grałem już rolę, robiłem za aktora i teraz też, więc zdaję sobie sprawę, że nie jestem na swoim podwórku i tutaj to nie jest mile widziane w środowiskach. Także również w muzyce filmowej są świetni kompozytorzy, Michał Lorenz na przykład, który jest pięknie pisze od lat, no i oni to robią fajnie i ja może też i fajnie zrobię, tylko ja mam z czego innego żyję, może tak powiedzmy, niech każdy robi swoje na swoim podwórku. No właśnie chciałem dopytać o to, jak Pan się wyraził, z czego żyje, czy artysta Pana pokroju, z Pana dorobkiem, z Pana historią musi jeszcze cokolwiek, komukolwiek prócz siebie samemu udowadnię. Czy musi się Pan starać, czy musi Pan cały czas udowadniać właśnie komuś sobie? Niestety tak z tym jest, że jak się wygra jeden festiwal, to już się człowiek martwi, czy następny człowiek wygra. No, to tak jest, no, jak tu nie ma końca. Te egzaminy się zdaje do tak zwanej usranej śmierci. Przepraszam za dość ostry kolokwializm, ale to tak jest. Jeżeli ktoś ma takie ambicje, no, że chce być zawsze, starać się być najlepszym, bo bez tego jakby nie ma sensu tego robić. Jeżeli mi się udało być jeszcze po tylu latach, to może dzięki temu, że ja nie tylko śpiewam, ale jeszcze robię inne rzeczy, bo to jak chyba jestem popularny za całokształt. Oczywiście pomogły mi programy telewizyjne, o których Pan wspomniał, na przykład Droga do Gwiazd, prowadziłem te formaty, w których brałem udział. I widziałem tych ludzi bardzo zdolnych, którzy gdyby się urodzili gdzie indziej, na pewno ich by się życie potoczyło inaczej i by byli na pierwszych stronach koloraków. No urodzili się tu, a nie tam, o tym nie spotkali tego, kogo trzeba na przykład. I to tak jest przypadek w dużej mierze bardzo, bardzo rządzi tym show biznesem i z tego sobie trzeba zdawać sprawę, no tak jest. Gdyby Madonna się urodziła w Kaliszu, a Dzitka Sośnicka gdzieś tam w Ameryce, to teraz Zdzisława Sośnicka byłaby Madonną, bo śpiewa lepiej. Nie, ja zawsze mówię, że jestem śpiewającym muzykiem, bo jednak te lata ćwiczeń i grania i człowiek potrafi. Nie macie, kochani, pojęcia, ile to pracy wymaga i nie doceniacie, nie słyszycie, jak grają fantastycznie saksofoniści, pianiści, basiści, saksofoniści stojący za plecami ludzi, którzy nic nie potrafią. Tylko są umalowani, świeci się na nich światło i mają pióra, albo są różnie udekorowani i śpiewają jakąś prostą melodyjkę, którą każde dziecko może wytuptać na drugi dzień i są tak zwanymi gwiazdami, a ci prawdziwi artyści stoją za ich plecami i zarabiają 1/100 tego. To nie ma sprawiedliwości na świecie niestety. No nigdy nie było. A ma Pan jakieś zawodowe, a może też pozazawodowe marzenia, których do tej pory jeszcze Pan nie spełnił? No chciałbym dostać Oscara za muzykę do filmu, może ktoś mi kiedyś zaproponuje. Nie ma wprawdzie dziadka w Hollywoodzie, ale może. Nie, ja chcę mieć jeszcze dalej, mieć taki kontakt z publicznością, żeby mi się tak fajnie pracowało jak teraz. Po tych latach, kiedy człowiek walczył o tak zwaną popularność, kiedy były nerwy, czy się wygra ten festiwal, czy nie, czy będzie czy w telewizji, bo to robiło przecież. A teraz ja to wszystko mam, teraz żeby jeszcze zdrowie dopisywało, bo już w tym wieku jestem, że to, o tym można mówić i żeby się chciało. No, bo z publicznością jest fajnie, ludzie już się dobrze, to idzie w dobrym kierunku, szczególnie w kierunku młodzież, wie o co chodzi. Dzięki internetowi, dzięki tym koncertom, których jest masa fantastycznych koncertów. Oczywiście każdy rodzaj muzyki ma swoich fanów i tak widocznie ma być. Wciąż powtarza Pan, że jest Pan leniem. Ustalmy raz na zawsze, jest Pan tym leniem czy nie, czy tylko tak Pan mówi?
Nie wiem, to szef zdecyduje, gdzie mnie odesłać do tego, bo ja nie wiem. Ja jestem najbardziej pracującym leniem wśród wszystkich leni na świecie. Wiesz, jak się okazuje, ciągle gdzieś jeżdżę i pracuję. Natomiast jak mam coś zrobić, to mi się tak nie chce, kochani, że to po prostu graniczy z chamstwem. No, tak to wygląda. Dziękujemy za wspólną wizytę w Chorzowie i już teraz zapraszamy na kolejne nasze relacje, reportaże i wywiady. Nasze poprzednie dzieła znajdziecie na stronie internetowej harold.com.pl. Na Wasze uwagi i sugestie czekamy pod adresem mailowym redakcja@harold.com.pl. Do zobaczenia. No pozdrawiam wszystkich moich znajomych oglądających w tej chwili telewizję Harold TV. Pozdrawiam zdrowia, szczęścia, przyjaciół i pieniędzy.